Od pewnego czasu sprawdzaliśmy informacje o grupie osób, która może zajmować się uprawą oraz handlem narkotykami w znacznej ilości. Efektem tych działań była realizacja w dniu 13 stycznia tego roku, gdzie policjanci w godzinach wieczornych weszli do jednego z domów znajdujących się na terenie gminy Lwówek, gdzie zatrzymali dwie osoby w wieku 29 oraz 38 lat. Osoby te na specjalnie przygotowanych dwóch pomieszczeniach na poddaszu tego domu uprawiali konopie indyjskie. Znajdowało się tam łącznie 27 doniczek z roślinami w różnej fazie rozwoju. Rośliny te miały od 40 do 80 cm wzrostu. Można z nich było uzyskać około 0,5 kg czystego suszu marihuany. Oprócz tego policjanci zabezpieczyli w tym domu ponad 3,7 kg gotowego suszu przeznaczonego do sprzedaży, a także urządzenia oraz sprzęt służący do podsiewania i przygotowania tego narkotyku. Następnego dnia rano policjanci weszli do kolejnego domu znajdującego się na terenie Nowego Tymyśla, gdzie zatrzymali 55-letniego mieszkańca Nowego Tymyśla. W tym domu także znaleziono kolejne porcje marihuany oraz amfetaminy. Wszyscy trzej mężczyźni zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Od 3 miesięcy grozi im kara do 8 lat więzienia.